Dzięki oddziaływaniu na nas Ducha Świętego dokonuje się w nas głębokie przeobrażenie, zwane nowym narodzeniem albo usynowieniem, wskutek którego stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi, podobnymi do Jezusa Chrystusa. To podobieństwo zobowiązuje nas do tego, by w całym swoim życiu naśladować Jezusa Chrystusa. Poświęćmy temu zagadnieniu nieco więcej uwagi. Otóż, poddani działaniu Ducha Chrystusowego, mamy w życiu kierować się miłością. Miłość nie jest samym tylko uczuciem, lecz działaniem dla dobra drugich. Wzór autentycznej miłości odnajdujemy w Jezusie Chrystusie. Zbawiciel daje nam przykład, jak prawdziwie kochać Ojca Niebieskiego oraz każdego człowieka. Całe życie Chrystusa stanowi przykład miłości będącej wzorem dla chrześcijanina. Konieczność naśladowania Zbawiciela wynika stąd, że chrzest oraz bierzmowanie, a także Eucharystia jednoczy nas z Nim, jednoczy z Chrystusem zbawiającym świat. To zjednoczenie pociąga za sobą zobowiązanie, by naśladować Jego zbawczą miłość. Przypatrzmy się niektórym aspektom tej Jego zbawczej miłości. Mamy najpierw naśladować uniżenie się Syna Bożego, jakie dokonało się w momencie wcielenia. Aby wyrwać ludzkość z jej nędzy i poniżenia, Syn Boży stał się człowiekiem. Pan stworzenia uniżył się, Bóg odwieczny stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Z miłości Syn Najwyższego zechciał dzielić z ludzkością jej nędzę, ubóstwo, osamotnienie, głód, opuszczenie, a nawet śmierć. Syn Boży wszedł doskonale we wspólnotę ludzką, stając się prawdziwie jednym z nas, solidaryzując się ze wszystkimi. Nie przyszedł na świat jako człowiek bogaty, by nie oddzielić się przez swój styl życia od najuboższych, od opuszczonych. Przez wcielenie Chrystus zanurzył się w ludzkiej nędzy, aby z niej wyprowadzić wszystkich. Tego wyzwolenia z cierpień dokona on ostatecznie w dniu swego ponownego przyjścia w chwale, to znaczy u kresu historii, w momencie zwanym paruzją. Wtedy usunie on całkowicie wszystko, co niszczy szczęście człowieka. Jako chrześcijanin, jako ten, który został zjednoczony przez chrzest, bierzmowanie, Eucharystię z Chrystusem, mam naśladować pełną pokory miłość boskiego mistrza, który, jak mówi święty Paweł, mając naturę Bożą, wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi i ze względu na nas stał się ubogim, będąc bogatym. Uczeń Chrystusa nie powinien oddzielać się przez swój styl życia od najuboższych, bo podobnie jak Zbawiciel, posłany jest, aby ubogim nieść dobrą nowinę. Prosty styl życia wymaga jednak wielkiego wyrzeczenia, praktykowania ubóstwa ewangelicznego, obejmującego również sferę życia materialnego. Naśladowca Chrystusa, naśladowca Jego uniżenia, nie może przez swoją konsumpcyjną formę życia izolować się od tej części ludzkości, która pogrążona jest w nędzy, czy nawet umiera z głodu. Chrześcijanin, szukając na wzór boskiego mistrza szczęścia wszystkich ludzi, powinien nieraz zrezygnować z wielu zbędnych dóbr materialnych, aby swoim wyrzeczeniem ubogacić innych. Dzielenie się wszystkim
powinno doprowadzić do równości, aby, jak to wspomina święty Paweł, nie miał za wiele ten, który miał dużo, ani za mało ten, kto miał niewiele. Troska o równość to budowanie Królestwa Sprawiedliwości. Chrześcijanin, zjednoczony z Chrystusem, ma wyrabiać w sobie szerokie spojrzenie, obejmujące nie tylko mieszkańców własnego kraju, lecz również cały świat. Ten świat, w którym ciągle jeszcze wielu cierpi głód fizyczny i duchowy. A zatem przez ubóstwo mamy naśladować Jezusa Chrystusa, który zniżył się do nas, stał się jednym z nas. Innym sposobem upodobnienia się do uniżającego się Jezusa Chrystusa jest pokora. Polega ona na tym, że mamy poczucie równości, że nie uważamy się za nadludzi, lecz za takich samych jak inni, ani za gorszych, ani za lepszych. Pokora wymaga zwalczania pychy, która jest sztucznym wywyższaniem siebie przez wyobrażenia o sobie albo przez poniżanie innych w myślach, czynach i sposobie bycia, przez wyniosły sposób traktowania innych. Tak więc możemy naśladować uniżenie, wcielenie się Syna Bożego przez ubóstwo oraz przez pokorę.